Hej kochani, jesteśmy na szczycie widokowej wieży na Baraniej Górze. Tak już z oczkiem, i znaleźliśmy tutaj list. Stary, bardzo stary list, w którym było napisane tak, że na dziedzińcu króla, kiedy odbyło się handel, przygotowała jabłka pełna staruszka. Sorry, zimno jest troszkę tak. I ta staruszka sprzedawała najlepsze jabłka w królestwie. I król chciał te jabłka. Powiedział: babulinko, przynoś mi codziennie dwa świeże jabłka. I ona te jabłka przynosiła. Aż w końcu król je zaufał. I powiedział: możesz do mojej komnaty wchodzić sama i mi te jabłuszka przynosić. I ona też tak robiła przez kolejne tygodnie. Aż w końcu pewnego dnia nie przyszła i okazało się, że zginęło coś z komnaty króla. Coś cennego, bardzo cennego. Ale my wiemy, gdzie to jest. Jutro tam się wybierzemy i znajdziemy. To będzie trudna misja. Trzymajcie za nas kciuki. Musimy odnaleźć kolejny nasz skarb. Tak mają poszukiwacze skarbów. Tak? Tak. Tu jest zima. Wracamy do schroniska. Tak? Tak. Pa, hej. Tu jest zima. Pa, hej. Hej. Właśnie podążamy wyznaczoną ścieżką, którą żeśmy znaleźli na mapie. Ponoć to jakaś jaskinia jest, gdzie jest ukryty skarb. Nie wiemy, czy to jest dom, czy jaskinia. Dopiero się dowiemy na miejscu. Nie podajemy się, idziemy. Skarb. Popatrzcie, co mi linka znalazła. X. Czyli idziemy dobrze. Idziemy bardzo dobrze. Chcesz się przyłączyć do podróży? Tak. Patrzcie, jest poszukiwacz. Każdy chce znaleźć skarb, wiesz? Serio? No. Ale nie damy. My mamy tylko mapę, nie? Przepaść za tobą jest.
Albo? Tam, to jest piękna. O, piękna. No ale trudne są przejścia. No teraz tu sobie zejdziesz, nie? Zimna. No. Ja też. Jak się stanie? Nie puszczą cię. Pięknie, stoisz w miejscu? I po drwinku. Teraz już mamy najgorsze za tobą. Teraz idziemy, no. Zobaczymy się jakoś. Czekamy chwilę, Miwieńko. Na pewno zmienimy się jakoś. No tu się. Mamy brzuchu, wiesz, szczerze. No, idźmy szkoda. Powolutku, ze skocz tu. O. Dobra, idziemy. Podnóżki patrz, wiesz? O, dobra jest, no to się wciśnie tam daleko. No, bo to tam idziemy właśnie. Patrz do góry, Miwieńko. Ole. No. Zejdziesz tu czy zejść? Ja zejdę pierwszy. Dobra? O, przepraszam. Mamusia się zobaczy. Cała złota, a to cała zabawa. Nie? Idź, idź. A. O. No. Dobra, dobra. Daj go. Patrz, tu jest ciasno, nie? To byś tam wyleszła, ale też nowy blas. Ale tam chyba nie chodzimy, nie? No to szukajmy. Świecę ci. Pełno ludzi było. Co jest? To jest chyba to, no nie wiem, no. Pełno ludzi tu było, ale tu jest ciasno, tu nie wiem, bo tu jest ciasno, wiesz? Chyba i to chodzi pewnie. Co ta kobieta ukryła tutaj? Ta kobieta tu weszła? Ona była taka staruszka, nie? Co to? To jest to, ale to na zewnątrz zobaczymy, nie? Dajcie, to przywiążę do karbinka. Znaleźliśmy chyba skarb. Patrzcie, tu jest ciasno. Na ten skarb, że jest w miejscu. Ja tam pokażę naszym. A, zapięte jest, nie? Nie. Tam trzeba iść. Ale to wiem, to wszystkie własne razy pójdziemy, nie? Czekaj, ja się zapnę. To ci zapnę. A karabinę. No. A widzisz, oni tu wszyscy wchodzą tam, bo tutaj już jest ciasne, każdy się bał tu wchodzić. A tylko ty się nie bałaś i znalazłeś. A, gniazda przy sobie. Nie byś przeszkadzał? Nie. Czy pierwszy? Ja. Muszę się zapiąć. Au. Nie lubisz błotka? Nie. To ja pierwszy chyba. A nie wiem, czy przejdę. Cześć, kochanie. A ty nie chcesz? Nie. Aha. Tak, tak, no. Nie ma innej drogi. Teraz potem pięknie do góry. Ostrożnie. No łatwiej, w tą stronę łatwiej, nie? Dobra, ja sobie wyjdę na górę, to też. O.
Tu masz te... Ja zejdę na dół, co? Rodzina ciało śmiało. Dzięki. Jest. Nie patrz na nas, bo my poszliśmy w takie szczeliny, że... Jak się czujesz?